Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na spotkaniu nietypowym, weekendowym, związanym z rocznicą. Jutro przypada 61, dobrze mówię? Tak, 61 rocznica porwania i śmierci Bohdana Piaseckiego. I z tego powodu dzisiaj spotykamy się, aby o tej postaci, o postaci jego ojca, po prostu tutaj porozmawiać. I bardzo serdecznie witam przedstawicieli zarówno X-Portalu, jak i organizacji Falanga w osobach Bartosza Bekiera. Witam serdecznie. Tomasza Uchańskiego, no właśnie. I Ronalda Laseckiego. Witam serdecznie. A spotykamy się z uwagi właśnie na smutną rocznicę, jak już kolega Rafał zaznaczył. Smutną, bo dotyczy ona morderstwa na osobie, która była zupełnie niewinna, która z polityką praktycznie była zupełnie niezwiązana. To znaczy, był to mord na 15-letnim chłopcu, bynajmniej nieprzypadkowy. Mianowicie był to chłopiec Bohdan Piasecki, który był synem Bolesława Piaseckiego, założyciela, jak Państwo na pewno oczywiście wiecie, ruchu narodowo-radykalnego Falanga, a także komendanta głównego uderzeniowych batalionów kadrowych, jak i późniejszego stowarzyszenia, już powojennego stowarzyszenia PAX. Ciekawie tą sprawę opisuje Zygmunt Przetakiewicz w swojej książce Od ONR-u do PAX-u. W ogóle był Przetakiewicz w tym dniu właśnie w gabinecie Bolesława Piaseckiego w momencie, kiedy był ten telefon. Tak to opisuje. 22 stycznia 1957 roku byłem w gabinecie u Bolesława Piaseckiego. Bolesław odebrał telefon, poinformowano go, że sprzed szkoły świętego Augustyna na Mokotowie został porwany jego syn Bohdan. Pełen niepokoju i oburzenia, uważając, że wiąże się to z prowadzoną przeciwko niemu kampanią, dzwonił do partii, do MSW, do rządu, domagając się odzyskania syna i natychmiastowego wyjaśnienia tej sprawy. No i tutaj są dalsze kontakty właśnie z MSW. Ta misja znajomego księdza, który próbował dostarczyć okup, ale to wydaje się, że to jest takie moje pytanie. Ta sprawa tego okupu to chyba było tylko mylenie śladów. To znaczy, prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że Bohdan już był nieżywy, a oni cały czas udawali, że żądają okupu i tak dalej. Badania nad ciałem chłopca wykazały, że już praktycznie tego samego dnia został zamordowany, a cała ta szopka z okupem miała na celu tylko zmylenie rodziny, czy też jakichś tych co uczciwszych przedstawicieli organów ścigania, żeby no, skierować po prostu śledztwo na to porwanie dla okupu. To... Sprawcy postarali się o to, żeby dotknęła ona Piaseckiego właśnie w taki sposób, żeby wiedział, iż tej zbrodni dokonała właśnie ta żydokomuna sławetna, którą Piasecki zwalczał już właśnie w szeregach od swoich najmłodszych lat walki politycznej, czyli właśnie w szeregach Falangi. Uznajemy, my jako Falanga i X-Portal.pl, że tak jak żydokomuna w okresie Polski Ludowej, Polski Komunistycznej, reprezentowała w sobie właśnie ten nurt polityczny, który najbardziej w swojej działalności, w instytucjach publicznych, w działalności ideologicznej, ideowej i tak dalej, najbardziej stał na takich stanowiskach antypolskich. I podobnie my dzisiaj wskazujemy na to, że neokonserwatyści, którzy w Polsce również obecnie odgrywają bardzo ważną rolę w polityce, mają duży wpływ na politykę zagraniczną, na to, co się dzieje chociażby w mediach publicznych, że również właśnie oni są dzisiaj, powiedzmy, spadkobiercami tej antypolskiej tradycji reprezentowania cudzych interesów i zwalczania polskości tam, gdzie tylko zdobędą jakiś bastion, swój przyczółek. Ten rys polityki neokonserwatywnej w Polsce po 1989 roku jest wciąż obecny. I my jako falangiści sprzeciwiamy się temu jakby powołując się na dwa różne aspekty naszego programu politycznego.
Nasz program polityczny tak hasłowo został sformułowany w tak zwanych 10 hasłach polskiego falangizmu. Hasło 7 i 8 odwołuje się właśnie do tej problematyki. Mianowicie hasło 7, dokładnie zacytuję, precz z natowską okupacją. Jak wiemy, NATO jest zwykłym przedłużaniem polityki amerykańskiej, polityki neokonserwatywnej. Jest sojuszem, który służy właśnie do walki, między innymi do walki o interesy Izraela, no ale także walki Stanów Zjednoczonych, po prostu brutalnej walki o ich interesy w różnych rejonach świata, poczynając chociażby od Jugosławii, przez Libię, Irak, wiele innych państw, Afganistan oczywiście, które zostały w ostatnich kilku dekadach najechane, zbombardowane i większość z nich już de facto nie istnieje. NATO jako właśnie ten sojusz, nasz prezydent Andrzej Duda raczył kiedyś powiedzieć, że jest to sojusz, który nigdy w swojej historii nie był sojuszem ofensywnym, nigdy nie napadł żadnego państwa. Jest to oczywista bzdura. Jest to sojusz, który jest agresywny i tam, gdzie Stany Zjednoczone decydują, że należy położyć rękę na zasobach ropy czy zlikwidować jakiegoś przeciwnika geopolitycznego, tam zawsze NATO jako pod różnymi pretekstami się pojawia i bombarduje te państwa. I niestety tak się składa, że w 2018 roku również Polska jest zagrożona przez politykę, którą NATO uprawia. Politykę względem naszych wschodnich sąsiadów. My sprzeciwiamy się temu, żeby właśnie w imię interesów Waszyngtonu czy Tel Awiwu Polska szła na jakiekolwiek wojny. Polska nie może być zderzakiem Stanów Zjednoczonych, Polska nie może być zderzakiem polityki neokonserwatywnej, ponieważ po pierwsze nie jest to w naszym interesie, grozi to wybuchem wojny na terenie Polski, grozi destrukcją naszej tkanki narodowej i my również uznajemy, że jest to moralnie niewłaściwe, ponieważ obserwując poczynania polityki syjonistycznej w skali światowej, dostrzeżemy właśnie wiele równie niewinnych ofiar, takich jak właśnie Bogdan Piasecki, który z wielką polityką na pewno w żaden sposób związany nie był, natomiast niejako został zamordowany w imię tej polityki. I w imię tej polityki w różnych rejonach świata, które zostały przekształcone w takie strefy endemicznej wojny, giną właśnie niewinni ludzie, którzy z wielką polityką nie mają za wiele wspólnego, ale są ofiarami imperializmu Stanów Zjednoczonych lub bezpośrednio polityki syjonistycznej. Drugim takim hasłem, które właśnie również znalazło się w tych 10 punktach, które stanowią jakby taką podstawę programową falangizmu, czy też narodowego solidaryzmu, jak go czasem nazywamy, jest hasło USA Imperium Zła. Uznajemy, że system neokonserwatywny, ten cały moloch współczesnej hegemonii światowego liberalizmu, jego rozsadnikiem są Stany Zjednoczone. I polityce amerykańskiej w każdym jej aspekcie sprzeciwiamy się, popierając w różnych rejonach świata różnego rodzaju organizacje, które podejmują aktywną walkę z tymże systemem, ze swoim centrum w Waszyngtonie i na Wall Street. Prowadząc tę walkę przeciwko siłom, które działają w sposób zbrodniczy, nie licząc się z ofiarami cywilnymi w różnych rejonach świata, pokazujemy właśnie na przykład Bogdana Piaseckiego, który również został w sposób zbrodniczy pozbawiony życia i rocznica, w której Wigilię się dzisiaj spotykamy, jest z pewnością dobrą okazją, żeby przypominać o wszystkich zbrodniach zarówno Żydokomuny, jak i formacji politycznej, która stworzyła swoje bastiony w różnych rejonach świata, jakim jest neokonserwatyzm, również w Polsce. Musimy pamiętać, że nasi wrogowie są bezlitośni, nasi wrogowie nie mają żadnych skrupułów i właśnie dlatego my również do naszych wrogów nie będziemy mieli żadnej litości.
Więc Piasecki jako realista polityczny, jako państwowiec. Otóż powiedziałem już, że było to porozumienie z Kocem. Powiedziałem, znaczy nie powiedziałem, ale teraz powiem, że było porozumienie z Iwanem Sierowem, o którym tutaj, nie wiem, czy pan wspomniał, czy ktoś wcześniej. Był również artykuł, na który chyba nie bezpośrednio, ale też ktoś się powołał. Mianowicie artykuł opublikowany w Słowie Powszechnym 16 października 1956 roku, artykuł Instynkt Państwowy, w którym właśnie to Rafał chyba mówił, że właśnie Piasecki mówił, że krajowi grozi anarchia i w związku z tym, że władza powinna zapobiec tej anarchii, nawet stosując środki drastyczne. No, ostatecznie władza nie zdała egzaminu, prawda? W związku z tym ten system, w którym Puławianie rywalizowali z Natolińczykami, zakończył się zwycięstwem Puławian, czyli frakcji liberalnej w PZPR. No i tak naprawdę po 1956 roku już szanse na przekształcenie obozu socjalistycznego w obóz chrześcijańskiej rewolucji zmalały do zera. Ale to na marginesie, jeszcze do tego wrócę w zakończeniu. W każdym razie o co mi chodzi z tym realizmem, że Piasecki, będąc jakby romantykiem w sensie tworzenia dalekosiężnych wizji tego Platonopolis na przykład, czy właśnie uniwersalnego państwa chrześcijańskiego, był zarazem, i to też podkreśla wielu jego byłych współpracowników i jego też nawet przeciwników, nie wypisałem sobie cytatów, ale tam w książkach jest bardzo wiele takich cytatów, że on był bardzo, bardzo taki właśnie zdroworozsądkowy, trzeźwo myślący w kwestii doboru środków doraźnych do realizacji tych celów politycznych. No i chyba przełomem, bo też pamiętajmy, że Piasecki rozpoczynał swoją działalność jako człowiek bardzo młody, prawda? On się w 1915 roku urodził, no więc w 30 roku miał raptem 15 lat, w 33, kiedy pisał swoje teksty, miał lat 18, no to jest naprawdę bardzo młody wiek. W każdym razie takim przełomem dla niego był chyba rok 34, kiedy miała miejsce Bereza Kartuska, prawda? Kiedy sanacja osadziła różnych polityków opozycyjnych, z partii etnicznych, z partii również narodowych polskich i też opozycyjnych demoliberalnych w obozie odosobnienia w Berezie Kartuskiej. No i wówczas Piasecki zdał sobie sprawę, że ta sanacja to nie jest tak naprawdę jakiś papierowy tygrys, który można sobie, nie wiem, wyjść na ulicę, tam pałko pomachać, postrzelać z rewolweru i ona się rozsypie. No i mamy tę Berezę Kartuską równocześnie, prawda? Więc Piasecki dochodzi do wniosku, że siła w polityce ma znaczenie. I cała już jego późniejsza droga polityczna jest znaczona właśnie tym przekonaniem. On w 44 czy tam 5 roku, kiedy został aresztowany i rozmawiał z Sierowem, no właśnie tamten mu powiedział, czy tam on sam powiedział później, że Sowieci stąd nie wyjdą przez 50 lat następne, w związku z tym trzeba strategię polityczną tak dobrać, żeby jakoś ona korespondowała z tą rzeczywistością na poziomie, jak mówię, działań doraźnych, no bo na poziomie dalekosiężnych celów mamy to Platonopolis i uniwersalne państwo chrześcijańskie wciąż. Właśnie współcześni nie zrozumieli Bolesława. To, co się stało, o czym dzisiaj, co było pretekstem dla naszego dzisiejszego spotkania, czyli morderstwo na synie Bolesława, wpisywało się w ten konflikt właśnie idei, który się starałem tutaj Państwu naszkicować. No i cóż nam w związku z tym pozostaje? No oczywiście, no po pierwsze odczytać to, znakiem czego Piasecki jest dla nas dzisiaj i znakiem czego było morderstwo na jego synie dla nas dzisiaj. No i próbować podjąć jego dzieło i próbować oczywiście adoptować je do współczesnych warunków, no bo jak Państwu starałem się wykazać, i sama idea, same koncepcje Piaseckiego ewoluowały. To nie był jakiś tam rzecz, którą on sobie przyjął w 1933 roku i później się tego trzymał zębami do swojej śmierci, ale on to zmieniał w kolejnych, no chociażby stosunek do Związku Radzieckiego, prawda? Nawet przed wojną bardzo, bardzo antysowiecki, w okresie II wojny światowej też no, konfrontacje jakieś okazjonalne z partyzantką komunistyczną. Po II wojnie światowej zarówno przez realizm i instynkt państwowy, jak i przez, wydaje mi się, uznanie pewnych obiektywnych racji, które stały po stronie obozu socjalizmu, ten stosunek się zmienił dosyć drastycznie, więc my również dzisiaj możemy i powinniśmy te idee zmieniać, możemy i powinniśmy je aktualizować,
Aczkolwiek możemy i powinniśmy dobierać zgodnie z imperatywem realizmu działania doraźne, które byłyby adekwatne do istniejących warunków, więc to, że jakoś tam nawiązujemy do dziedzictwa Piaseckiego, to nie znaczy, że mamy, no nie wiem, przebierać się za przedwojennych ONR-owców tak, i sobie tam chodzić po ulicach na przykład. Oczywiście, jeżeli by to uzasadnione było kontekstem, no to jak najbardziej można, ale chodzi mi o to, żeby jakby nie musimy, znaczy nie powinniśmy wręcz trzymać się jakichś ustalonych formuł tak bardzo sztywno, ale właśnie wykazywać pewną intelektualną elastyczność. No i też tak jak Państwu mówiłem, na okoliczność tej organizacji RNR i później też to w PAK się było widoczne, że w tych wszystkich organizacjach Piaseckiego był pewien dynamizm wewnętrzny, intelektualny. I to również wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, tylko jestem przekonany, że to również powinno być podjęte i zaadaptowane współcześnie. No i to w zasadzie tyle, co miałbym Państwu do powiedzenia. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli różne środowiska się pojawiły na naszym spotkaniu. To cieszy. Że jest może jeszcze jedno pytanie. A jeszcze Pan ma pytanie. A jeszcze jakby się Pan przedstawił. Reprezentuję siebie. Mam pytanie. A wątek zemsty NKWD, dlatego że po rozmowach z generałem Sierowem, jakby powiedzieć, aktywizacja Bolesława Piaseckiego w działalności politycznej w PRL była, no, że tak powiem, wynikała z, według różnych opinii, ze współpracy z NKWD. I czy również pojawia się opinia, że była to zemsta NKWD za to, że przestał realizować, że tak powiem, wytyczone zadania? Czy z kolegów? Proszę bardzo. Myślę, że to jest raczej wątpliwe, bo to nie było, sytuacja z NKWD nie wyglądała tak, że w jakiś magiczny sposób Bolesław Piasecki, tylko po wstępnym przetrzymywaniu, przesłuchiwaniu NKWD Sierow, wycofując się z Polski, przekazał go i jego sprawę do prowadzenia dla polskich towarzyszy. Ale czy w ogóle jest szansa?